Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, a więc 2 listopada. Dzisiaj usłyszymy słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, ale będą to dwa rozdziały. Najpierw usłyszymy rozdział 23, wersety od 44 i następne, prawie do końca. I potem rozdział 24, wersety od 1 do 7. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Było już około południa i ciemność zakryła całą ziemię aż do godziny 3 po południu. Słońce nie świeciło, także parochet w świątyni rozdarł się na pół. Wołając głośno, Jeszua powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Z tymi słowami oddał ducha. Był tam mąż imieniem Józef, członek Sanhedrinu. Był to człowiek dobry, cadyk, a nie zgadzał się ani ze stanowiskiem Sanhedrinu, ani z jego postępowaniem. Pochodził z miasta Ramataim, miasta Judejczyków, a wypatrywał Królestwa Bożego. Człowiek ten poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jeszui. Zdjął je, owinął w lniane płótno i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikogo nie pochowano. Ale pierwszego dnia tygodnia, kiedy było jeszcze bardzo wcześnie, wzięły przyszykowane wonności, poszły do grobu i zastały kamień odsunięty z grobu. Gdy niewiasty weszły, spostrzegły, że ciało Pana Jeszui znikło. Stały tak, nie wiedząc, co o tym myśleć, gdy nagle stanęło koło nich dwóch mężów w olśniewająco białych szatach. Osłupiałe z przerażenia, pokłoniły się twarzami do ziemi. Dwaj mężowie powiedzieli im: Czemu szukacie żywego pomiędzy umarłymi? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Pamiętacie, jak wam mówił, kiedy jeszcze był w Galil? Syn człowieczy ma być wydany w ręce grzesznych ludzi i stracony na krzyżu jak przestępca, a potem trzeciego dnia ma powstać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dzisiaj właśnie, i wczoraj już oczywiście snuliśmy refleksję, bo byliśmy na grobach, odwiedziliśmy naszych zmarłych, ale to dzisiaj właśnie to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych w tym Słowie Bożym bardzo konkretnie mówi nam o tym, co oglądaliśmy, czy będziemy dzisiaj dalej oglądać na cmentarzach i co się tam właściwie wydarzyło. Ewangelia Łukasza opisuje dwa fakty: śmierci i fakt pustego grobu. My to nazywamy zmartwychwstaniem. Śmierci, bo to jest bardzo ważne. Nie mielibyśmy żadnej nadziei, bylibyśmy ludźmi jakimiś naiwnymi, głupimi, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, ale jeszcze wcześniej, gdyby właśnie Jezus nie przeszedł przez śmierć, a więc nie doświadczył śmierci. Moi drodzy, czasami właśnie są różne teorie, przeróżne jakieś sekciarskie wymysły, że Jezus zemdlał na krzyżu, że On nie umarł, że Jego uczniowie wykradli to ciało. No powiedzmy sobie tak szczerze, na te wszystkie teorie, które tam gdzieś snują wrogowie Pana Jezusa. Czy bronilibyście czegoś aż do utraty krwi, aż do utraty życia, gdybyście naprawdę widzieli, że ten człowiek umarł? Czyli tak jak apostołowie widzieli, że Jezusa zabili,
Oni się zaryglowali, oni się zamknęli ze strachu, dlatego że myśleli, że za chwilę z nimi to samo uczynią Żydzi i Rzymianie. Jezus umarł. I niektórzy mówią, że no, ale oni go wykradli. Umarł, powiedzmy, jest trupem, bo to był trup. To było martwe ciało, zimne ciało, ciało nie dające żadnych oznak życia, ciało sztywne, ciało, które się nie poruszało, ciało, które już nie rozmawiało z nimi. To nie był ten Jeszua, który wcześniej uzdrawiał, wskrzeszał, mówił do nich, opowiadał. To był Jeszua martwy, martwy. I oni go przecież, tu jest to napisane, oni go nie pochowali. Tam był Józef, członek Sanhedrinu. Był to człowiek dobry, tzadik, sprawiedliwy. O świętym Józefie tak samo jest napisane. Był to tzadik, Józef, ten z Arymatei, czy jak tutaj Ramataim, był człowiekiem sprawiedliwym. To znaczy, że on chciał oddać ostatnią przysługę temu umarłemu. Dlatego poszedł do Piłata i poprosił o jego ciało, o martwe ciało. Nikt z apostołów, którzy poszli za Jezusem, byli wybrani, nikt nie poszedł, święty Jan, ale tu nie mamy o tym, czy był tam akurat przy śmierci, natomiast święty Jan, owszem, jako najmłodszy, był, możemy tak powiedzieć trochę, był najbardziej naiwny w tym momencie, w tej danej chwili, a więc w tej śmierci. Józef z Arymatei prosił o ciało, dostał to ciało, złożył to ciało w grobie, zamknął grób i poszedł. Grób został opieczętowany, to wiemy z innej Ewangelii. Żydzi prosili Piłata, aby tam zostały postawione straże, żeby właśnie przypadkiem tam apostołowie nie przyszli w nocy i nie wykradli, więc były straże, był zamknięty, były pieczęcie rzymskie i leży w grobie. I drugi fragment tej dzisiejszej Ewangelii to jest właśnie wszystko zaczyna się w niedzielę. Niedziela nie była dniem świętym. Niedziela była tak, jakby dzisiaj byśmy powiedzieli poniedziałek. Zresztą mamy to w tym 24 rozdziale od razu w pierwszym zdaniu. Pierwszego dnia tygodnia, kiedy było jeszcze bardzo wcześnie, kobiety poszły do grobu z tymi właśnie wonnościami, by namaścić to ciało jeszcze dalej. Tego nie zdążyły zrobić w piątek, tuż przed szabatem, więc poszły po szabacie. Poszły pierwszego dnia. Minęła sobota, szabat i poszły w niedzielę, tą naszą dzisiejszą, ten pierwszy dzień tygodnia. I co? Grób jest odsunięty. Jeszui nie ma, ciała nie ma. One tutaj nawet jest zapisane, bo spostrzegły, że ciało Jeszui znikło. Tu jeszcze nikt nie mówi o zmartwychwstaniu. Znikło. I wtedy stały, nie wiedząc, co o tym myśleć. Co się wydarzyło? Kto zabrał? Z innych relacji Ewangelii wiemy o tym, że myślały, Maria Magdalena mówi do ogrodnika też później, Panie, gdzie go położyłeś? Gdzie go zabrałeś? Powiedz mi, ja pójdę po niego. Ale w tym spotykają dwóch mężczyzn, mężów w bieli. One nie wiedziały, kto to jest, ale miały szaty olśniewająco białe. I wtedy oni się zwracają do ludzi. Czemu szukacie żywego pomiędzy umarłymi? Czemu przychodzisz do tego grobu? Czemu tutaj stoicie? Czemu płaczecie? Czemu jesteście smutni? Szukacie żywego wśród umarłych? Kochani, i potem oni jeszcze powiedzieli takie ważne zdanie. Przecież on wam to wszystko powiedział. Wszystko wam to zapowiedział. Że będzie wydany w ręce grzeszników. Będzie stracony na krzyżu jak przestępca. Ale trzeciego dnia powstanie z martwych. On wam to wszystko powiedział. Moi drodzy, i teraz po tym takim, powiedzmy, jednej części. My dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, przez te dni stoimy nad grobami. Czemu szukamy żywych wśród umarłych? Oczywiście przychodzimy tam, by odwiedzić, by tam pomyśleć, przypomnieć sobie życie tych zmarłych, których znaliśmy, często naszych bliskich, których kochaliśmy, ale nasze modlitwy, nasze myśli mają płynąć
do żywych, a nie umarłych. Nasz wzrok oczywiście patrzymy na groby, jest wbity w grób, ale podnieście do góry, kiedy będziecie jeszcze na cmentarzu dzisiaj. Popatrzcie w niebo. Może wypowiedzcie to imię tego zmarłego. Popatrzcie do góry i powiedzcie: chcę się z Tobą spotkać, dlatego dzisiaj wstawiam się za Tobą tutaj, przy Twoich zwłokach, przy tym ciele, które jest martwe, które już tylko są tylko kości być może, albo i nawet nic nie zostało już. Ale to się nie liczy. Liczy się dusza Twoja nieśmiertelna. Liczy się to, że Ty jesteś wśród żywych, a nie wśród umarłych. Możemy tak myśleć, tak wierzyć i tak tego doświadczać. Tylko z jednego powodu, że Jezus najpierw umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, a potem zmartwychwstał i powiedział: każdy, kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Kochani, to bardzo ważne jest, abyśmy za życia wierzyli w Jezusa. Popatrzcie na te słowa. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie. Nie każdy, kto żyje i mnie widział, i mnie spotkał, i mnie pokochał, bo wszedł do siódmego nieba. Nie. Każdy, kto żyje i wierzy. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Będzie, choćby i umarł, będzie żył na wieki. To jest nasza wiara, to jest radość. To jest nadzieja. Kiedy jesteśmy na grobach, to możemy naprawdę się ucieszyć, że spotkamy się w innym świecie. Oczywiście ja rozumiem tych wszystkich z Was, którzy przeżywacie żałobę, bo być może kilka tygodni upłynęło albo miesięcy od śmierci kogoś bliskiego. To jest ból, to są emocje. To jest zrozumiałe. Mamy prawo do płaczu, mamy prawo do tego, by żałować, by na myśl tylko o kimś łzy płynęły czy napływały do oczu. Mamy prawo. Ale nie mamy prawa trwać w żałobie latami. To nie jest chrześcijańskie. Jeśli ktoś przychodzi na cmentarz i za każdym razem już po iluś latach płacze i żałuje i wspomina i być może ma żal do Boga, dlaczego go zabrałeś, albo żal do kogoś innego, do lekarzy, do siebie, że czegoś nie zrobiłem, coś zrobiłem, coś powiedziałem nie tak, to nie jest chrześcijańskie. Dlatego pojednajmy się na tych grobach, pogódźmy się z tym, że Pan Bóg zabrał ich do żyjących. Z krainy umarłych zabrał ich do żyjących, do krainy życia wiecznego, do Królestwa Bożego. Pogódźmy się z tym na cmentarzu i ucieszmy się też, że jeśli my żyjemy i będziemy wierzyć w Boga, to choćby nas zastała śmierć dzisiejszego popołudnia, to będziemy żyć. To będziemy żyć. To są te dni teraz, kiedy będziemy na cmentarzach. Są naprawdę dniami, w których możemy jeszcze bardziej umocnić naszą wiarę, patrząc właśnie na śmierć, która jest bardzo blisko nas, jak mówił święty Franciszek, śmierć, która jest naszą siostrą. Prędzej czy później siostra nas odwiedzi, ale nie po to, aby wpadać w rozpacz, w panikę, aby uciekać, aby wypierać z naszego życia śmierć, mówić, że jej nie ma, że tylko w filmach. Nie, ona jest, ona przyjdzie. I obyśmy byli takimi ludźmi, takim rodzeństwem, które powie: dobrze, że jesteś, bo chcę wrócić do domu Ojca. Chcę wrócić do życia, do krainy życia. Tam, gdzie już te setki ludzi, tysięcy pokoleń przeszło już do krainy życia. Więc chrześcijanie, z nadzieją odwiedzajmy cmentarze. I jeszcze tylko taka króciutka uwaga. Jeszcze raz to przypomnę. Módlcie się na tych cmentarzach. Choćbyście tam przestali 2 godziny, ale przegadacie je ze swoim znajomym, kuzynem czy kimś, a nie pomodlicie się dobrze, to niewiele uczynimy dobra tym zmarłym. Dlatego módlmy się na cmentarzach. Odwiedzajmy te cmentarze teraz w Oktawie, abyśmy mogli za nich uzyskiwać odpusty zupełne. Udzielajcie tych hojnych skarbów Bożego miłosierdzia tym zmarłym. Trochę długo dzisiaj było, ale przecież to najważniejsza nasza tajemnica, życie i śmierć.
Cmentarz nam o tym przypomina. W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych życzę wam ogromnej nadziei i radości, że i my w krainie życia ujrzymy się z nimi na wieki, jeśli Bóg da. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionych chwil zadumy, refleksji i umocnienia waszej wiary. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da.